Beata Tuska. Moje oświadczenie w sprawie sytuacji w Polsce. Zwróciłem się wczoraj do pana... No to trochę jest kłopot. No i dróbę do góry proszę skierować. Nie dorobiliśmy się dróby. Jak ktoś ma, prosimy o pozycję. To są, proszę państwa, ograniczenia sprzętowe i indywidualne. No będę się starać. Zwróciłem się wczoraj do pana prezydenta Andrzeja Dudy z propozycją pilnego spotkania w celu omówienia kryzysu politycznego w naszym kraju i jego groźnych konsekwencji dla międzynarodowej pozycji Polski. Naszym wspólnym zadaniem powinno być zapobieżenie czarnemu scenariuszowi, którego finałem może stać się marginalizacja Polski w Europie. Różnie oceniamy to, co proponuje dziś partia rządząca. W moim przekonaniu ostatnie jej działania są zaprzeczeniem europejskich wartości i standardów i narażają naszą reputację na szwank. Przenoszą nas w sensie politycznym, w czasie i przestrzeni, wstecz i na wschód. Pan prezydent ma z pewnością inny pogląd, ale najgłębsze nawet różnice nie zwalniają nas z obowiązku współpracy na rzecz dobra i bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Unia Europejska to nie tylko pieniądze i procedury, to w pierwszym rzędzie wartości i wysokie standardy życia publicznego, przepraszam. Dlatego w Europie i na całym Zachodzie wzbiera dziś fala krytyki pod adresem rządzących. Już dawno nie było tak głośno o Polsce i bardzo dawno tak źle. Możemy ten niebezpieczny trend powstrzymać, ale to wymaga dialogu, gotowości do rozmowy i szybkich, pozytywnych z punktu widzenia polskich obywateli decyzji. Podporządkowanie sądów partii rządzącej w sposób, jaki zaproponował PiS, zrujnuje i tak nadszarpniętą opinię na temat polskiej demokracji. Trzeba zatem znaleźć rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez Polaków, przez większość sejmową i opozycję, przez prezydenta i Unię Europejską. Wiem, to trudne, wymagające ustępstw, wzajemnego szacunku oraz odrobiny zaufania. Trudne, ale wciąż do zrobienia. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Sytuacja także w wymiarze międzynarodowym jest naprawdę poważna. I dlatego wymaga poważnych środków i poważnych partnerów. Proszę spróbować, panie prezydencie.